możemy tam dzisiaj wejść, tak, i zrobić wam remont. Mamusia Ponczusia tu się wyświetla, chciałam powiedzieć. Mamusiu. Tak, Zosiu? O. Dzień dobry panu. Ja się nazywam Dorota Szelongowska i właśnie upolowałam pana córki. I teraz one wyjaśnią, o co chodzi. Tato. Tak? Możemy mieć nowy salon. Brzmi to jak dobry wstęp do negocjacji. Cisza. Dobrze, możemy mieć nowy salon. Słucham dalej. Pytanie jest takie. Zgadza się pan na to, żebyśmy panu wyremontowali salon? Proszę pani, akurat weszła moja osobista małżonka. Och, fantastycznie. Mamusia Ponczusia. Mamusia się zgadza. Tato, z mamusią się zgadza. No to świetnie. Dziękujemy. Przyjeżdżamy z kamerami do państwa. Za ile będziemy? Tak, dzisiaj. Za ile będziemy? Za kilka. To proszę się ogolić w takim razie. Siła sióstr. Polowanie na mieszkanie zawita dziś na warszawską Pragę. Wnętrze mieszkania w jednym z bloków w 3 dni zmieni się w nowe. Poznajmy wielodzietną rodzinę Guzych, która sama o sobie mówi, że składa się z 7 guzików. Prawo. Dzień dobry. Jestem Dzień Dorota. Dobry. To są córki jakby. Przeprowadzi zaraz na takie dwie. Upolowane. Czy to jest wasz salon? Tak. Salon rodziny, która mieszkała tutaj w 7 osób? Tak. Gdzie jest kanapa? Nie ma. Kanapy nie ma, dlatego że jak dzieci były małe, to cała podłoga była w dzieciach. Macie dosyć mały stół, jak na tyle osób. Jeszcze dokładamy jeden stół i jeszcze jeden stół. A, trzy stoły, spokojnie. Trzy stoły. Dobra, a teraz sorry, muszę to zrobić. To za koszmarna meblościanka. Ale ona ma... Nie, chwileczkę. Straszna. No sorry. Ale dobre książki tutaj są. Naprawdę, na takiej meblościance takie dzieła pan trzyma? Ona była przeze mnie wystana na kredyt dla młodych marzeń w 82 roku. To jest cała historia. Musicie się zacząć powoli z nią żegnać, bo ja wam jej nie zostawię.